co robicie? Nudzimy się. To mam dla was mikrowyprawę pełną rozrywki. Bierzecie? Bierzemy! Wylądowaliśmy na kosmicznym lunchu, zupełnie jak ufolutki. Wszystko tam związane jest z życiem pozaziemskim. Mają nawet świnki z kosmosu. A dla tych, co lubią międzygwiezdne podróże, też coś się znajdzie. W tej wielkiej kopule stał model tego wielkiego lądownika, co jako pierwszy lądował na Księżycu. Nie sądziłam, że jest taki duży. Można było zostać z bazem albo zobaczyć kosmonautę na spacerze kosmicznym. Nosywki, masa były z różnych misji. I pawilon też był z postaciami z filmów. Te ze Star Warsów znaliśmy, ale inne były trochę dziwne albo straszne. Cała naprzód! No szybciej! No i to, co lubimy najbardziej. Kosmiczne klocki. Można nawet było na orbitę się wybrać. O swoim własnym małym lalelkostem. Kosmiczny lunch to mają nawet prawdziwe roboty. Jeden wspominał psa, a drugi był kelnerem. Nawet nam przyniósł picie. Dziękujemy. Dziękujemy. Drugi przystanek to farma iluzji. Iluzja to coś, co sprawia, że widzi się coś, czego nie ma. Albo coś, co jest inne niż naprawdę. Jak pochyły dom albo magiczna fontanna. Iluzja może sprawić, że twoja głowa pojawi się na talerzu, albo że zmniejszy się jak Alicja w Krainie Czarów. No i są też pokazy magiczne z prawdziwymi czarodziejami. No magia normalnie. Ale farma iluzji to też park rozrywki. Więc wiadomo, są labirynty, są kolejki dla maluchów i lolelkostery dla starsaków. Słoneczko przygrzeje, to można potaplać się na torze wodnym. Każdemu się spodoba. Na deser zostawiliśmy sobie Julinek Park w samym sercu Kampinowskiego Parku Narodowego. No oczywiście ma to wszystko co inne parki rozrywki, czyli wesołe miasteczko, od którego może zakręcić się w głowie, ale to już było. Dziś przyjechaliśmy tu dla dwóch atrakcji. Pierwsza z nich to epicki, największy na Mazowszu park linowy. Druga ważna sprawa to park wodny. Kajtek to istny Syren. I na to właśnie czekał cały dzień. Mają tu wodny plac zabaw dla dzieci i mnóstwo zjeżdżalni. I Kajtek zjeżdżał z każdej z nich. Bo nie powiem, odważna z niego bestia. Hej,
No i jak wasza mikrowyprawa? Panie, wybawiłam się jak nigdy.